Rok szkolny 2014 na 2015 zakończony. I choć ciężko rozstać się ze szkołą, zwłaszcza tym, którzy opuszczają budynek szkoły już na zawsze, to w oczach dzieci było widać radość nadchodzących wakacji. Szkoły w naszej gminie w tym roku osiągnęły niesamowicie wysokie wyniki w nauce, w testach szóstoklasistów, w zewnętrznych konkursach oraz w zawodach sportowych. Wójt gminy bardzo ceni sobie każdą szkołę, dlatego jak co roku zaszczycił swoją obecnością każdą placówkę. Chciałbym powiedzieć tak, przede wszystkim do Was, nawet jak macie takie drobne potknięcia, to jest takie akcentne, że lepiej to nawet trudno wyczuwalne, że jest to po prostu niesamowicie sympatyczne, więc po prostu jesteście rewelacyjni. Właśnie rozmawiałam z panią dyrektor, że bardzo cenię, to mi się to bardzo to podoba, że robicie to własnymi siłami, bez sztucznych podkładów, bez playbacku, więc naprawdę gratuluję, jesteście cudowni. Wspaniale śpiewacie, wspaniale mówicie, wspaniale wyglądacie, a to, że wspaniale się uczycie, to przed chwilą powiedziała pani dyrektor, że rzeczywiście te wyniki są nawet dla nas zaskoczeniem, chociaż wszystko robimy, co tylko możliwe, żeby dać wam jak najlepsze warunki. Gratuluję młodzieży dzisiejszego występu i nauczycielom, którzy przygotowywali razem z młodzieżą. Gratuluję, kochani, wyników egzaminu. To, co nie pasuje panu wójtowi powiedzieć, to proboszczowi pasuje. Gratuluję, a jednocześnie podstawiliście wysoką poprzeczkę, zawiesiliście wysoką poprzeczkę dla klasy piątej na przyszły rok i nauczycielom. I tu zwracam się do młodszych, do piątej klasy i do nauczycieli. Moi kochani, przypieczętujcie to zwycięstwo, żeby był Izabelin najlepszy w gminie raz na zawsze i żeby Józefów nie miał wątpliwości, że nie jest od nas lepszy. Pani Henryka Gallas, dyrektor oświaty, wręczyła nagrodę dla najbardziej uzdolnionych młodych ludzi. Panią absolwentkę Joasię Bandzyrek. Nie odchodź, Joasiu, bo to jest uczennica, która również osiągnęła najwyższy wynik na egzaminie, na sprawdzianie tym zewnętrznym. 98 z polskiego i z matematyki i 100 z języka angielskiego. Jak to możliwe mieć 100 z języka angielskiego? Jak to możliwe, żeby mieć 100 punktów z języka angielskiego? No, trzeba mieć dobrą nauczycielkę. I to nauczycielka się wypadnie. Życzę na nadchodzące wakacje dużo słońca, wypoczynku i ciekawych przygód. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za zaproszenie pani dyrektor. Chciałbym powiedzieć, że troszeczkę dziwnie się czuję, bo jesteśmy po raz pierwszy na zakończeniu roku w nowej sali, więc tak widzę, że jest jednak zasadnicza zmiana. I tak powiem szczerze, że jak widzę te piękną ilustrację wysp, nie wiem, Bahamas czy jakichś innych, nawet się zastanawiam, czy warto jechać na te wakacje. Już z panią dyrektorą o tym rozmawiałem, że takie macie świetne warunki.
Ale jest jedno, ale że dalej niestety musimy prowadzić remont szkoły, więc chyba lepiej. No dobrze, dziękujemy. Więc bardzo. Chyba lepiej jak sobie odpoczniecie. Chciałem przede wszystkim pogratulować Waszych wyników, podziękować wszystkim nauczycielom, całej kadrze pedagogicznej, pani dyrektor, za to, że w tych trudnych warunkach, bo one rzeczywiście były i skomplikowane, i trudne, osiągnęliście tak dobre i wysokie wyniki. I myślę, muszę tu powiedzieć, że jesteśmy dumni, że nasze szkoły rzeczywiście mają taką wysoką pozycję nie tylko w powiecie, ale w województwie, ale również w kraju. To jest przede wszystkim zasługa kadry pedagogicznej, pani dyrektor, wszystkich tych, no i rodziców oczywiście, wszystkich tych, którzy do tego przyczynili się. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować. Wam gratuluję wspaniałych wyników i życzę udanych, słonecznych wakacji. Tylko proszę bardzo uważać. Mam nadzieję, że już młodzież uczęszcza na basen, więc nie będzie kłopotu z pływaniem, ale na wszelki wypadek przypominam, nie wolno kąpać się tam, gdzie są miejsca niedozwolone. Musicie dawać przykład innym, swoim rówieśnikom, jak się zachowywać nad wodą. Myślę, że bardzo dobrze wyszkoliliście się i taką wiedzę uzyskaliście właśnie u nas. Przy tej okazji chciałem podziękować bardzo serdecznie radnym gminie Poręb za to wsparcie i przeznaczenie środków finansowych na inwestycje, bo ta ciągłość jest dalej wykonywana, czyli modernizujemy, remontujemy szkołę. Szkoła jest z tradycjami, ale no, w którymś momencie też wymaga remontu. Myślę, że tym pierwszym elementem wybudowania tej sali gimnastycznej i boisk. Mam nadzieję, że będziemy mieli wspaniałych nowych reprezentantów Polski w tenisie, czyli takich następców Agnieszki Radwańskiej czy Kibaka, i że tu właśnie będą z tej szkoły podstawowej. Chciałem jeszcze raz podziękować pani dyrektor, rodzicom, wszystkim nauczycielom. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pani dyrektor za ten trud i na ręce pani dyrektor serdeczne podziękowania dla całej kadry. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nauczyciele i wychowawcy, podziękować za trud, opiekę, za przekazaną nam wiedzę. Postaramy się zapamiętać Wasze słowa. Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej pijesz, tym więcej jesteś spragniony. Wdzięczność są wyrażamy krótkim słowem. Ktoś obiecał mi lepszy świat, chcę zacząć stąd, wybrać kilka. Wszystko czeka na Ciebie.
zawsze, bo odwiedzają nas, ale już nie będą w murach naszej szkoły. Chciałam tylko powiedzieć, że cieszę się, że rozpoczęły się wakacje dla dzieci, dla rodziców, oczywiście z wypocznie dla was wszystkich. Wczoraj podziękowaliśmy w sposób szczególny w kościele naszym parafialnym Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane, za wszystkich, którzy wspomagali nas, pomagali nam w tym minionym roku szkolnym. I to, co przed nami jest najpiękniejsze też, czas wypoczynku, czas nabrania sił duchowych, fizycznych. To nie jest kwestia tylko opalania, nie tylko dbania o sylwetkę, co też jest pewnie ważne, ale o to, żebyśmy naprawdę nabrali sił, żebyśmy ten nowy rok, który się rozpocznie za długi, długi czas, żebyśmy dobrze rozpoczęli. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim rodzicom przede wszystkim, bo to tak bardzo ważne, żeby rodzice mieli w tym udział. Że to nie szkoła, nie ksiądz zastępuje wychowanie, ale przede wszystkim dzieci są wychowane w rodzinie. Zawsze się mówi, że dom też jest takim pierwszym kościołem, w którym dziecko zdobywa wiarę. Dom jest pierwszym miejscem wychowania na dobrego człowieka, wartościowego człowieka, a kościół, szkoła jest tylko wspomagająca. Także dziękuję przede wszystkim rodzicom za waszą pracę, w dobro tych dzieci, kształtowanie serc, umysłów, i żeby to było owocne, tego wszystkim oczywiście życzę. Krótko powiem, życzę wam dobrych, udanych wakacji i przyznam się, że będę z utęsknieniem czekał na zerówki, żeby przyszły z powrotem do budynku plebaninnego, bo taka cisza teraz nas dała, że aż tak głupio jest. A tak się przyzwyczaiłem do tego fajnego hałasu, radosnego hałasu. Czekam na was bardzo, bardzo będę czekał na was. No to może jakieś pół kolonie mamy. To się wszystko da załatwić. Słuchajcie, drodzy uczniowie, mam teraz do was taką gorącą prośbę. Niech każdy z was przez krótką chwilę zastanowi się, co było w tym roku dla niego najważniejsze. Czego się nauczył? Co było dla niego trudne, a co było łatwe? Każdy teraz myśli. Ogólnie nauka. Dobrze. A co jest? A co było łatwe? To było trudne czy łatwe, Tomek? A to było łatwe? Dobrze. Dyktando konkursowe. W całorocznym konkursie przechytrzyć ortografię. Zgadzam się. Co jeszcze? Proszę, Jeremi. Że wszystko było proste.
Bo było. No właśnie. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być dyrektorem takiej szkoły, że mogę mieć takich wspaniałych uczniów, ale też, że mogę współpracować z tak cudownymi, wspaniałymi nauczycielami. Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom za cały rok trudu. W sposób szczególny dziękuję pani wicedyrektor Jolancie Wojdalskiej za pomoc i wsparcie. Dziękuję całemu personelowi administracyjno-obsługowemu za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Baczność, poczet sztandarowy wprowadzić. Do hymnu szkoły. Boskań zawsze w mej pamięci, taka dobra, dobra, jasna, pełna gwaru i piosenki, kolorowa, ciepła, własna. Kiedyś imię twoje w plotę serca mego tarczę, byś na szare dni i złote by oparciem. Kiedy szkolny rok upłynie, skończy niech ostatnia klasa. Niech nam żegna jak żołnierzy, pójść najbliższy szkoła nasza. Hebem imię twoje wplotę, serca mego tarczę. Byś na szare dni i złote była zawsze mym oparciem. Kochani, zwracam się do was, bo to jest ostatni dzień w dzisiejszej szkole. Pewnie trochę smutno, bo po 6 albo 7 latach przebywania razem tutaj z nauczycielami, panią dyrektor, koleżankami, kolegami, no przychodzi taka chwila, że trzeba się rozdzielić. Ale wiem, że wewnętrznie w sercu będziecie zawsze czuli, że to był wasz drugi dom. I taką mam nadzieję, że szkoła w Białobrzegach była dla was takim drugim domem. Myślę, że ta współpraca jest bardzo dobra i dzięki temu będzie się lepiej działo. Myślę, że lepiej będzie wyglądała placówka. No i wkrótce też taką mam nadzieję będzie wybudowana hala sportowa. Życzę wam dużo wypoczynku i samych sukcesów na dalszej drodze życia. Zarówno jeśli chodzi o gimnazjum, później szkołę średnią i studia, no i również wybranych zawodów, gdzie będziecie mogli się spełniać, a przy tym reprezentować gminę Nieporad. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję. I na ręce pani dyrektor chciałem podziękować wszystkim nauczycielom za trudny zaangażowanie. Zapraszam księdza. Pan wójt powiedział o tym załatwianiu. Proście otrzymacie. Prosimy Pana Jezusa o pomoc Ducha Świętego, o mądrość. I prosimy też władzę o tę salę. Prosimy pokornie. Chcę podziękować w imieniu parafii i
parafian za bardzo dobrą współpracę z panią dyrektor i nauczycielami. Jestem zaskoczony, że jest tak pozytywnie. Bóg zapłać. Bo jeszcze mamy jedną wspaniałą absolwentkę waszej szkoły. Jest to Ewa Dukaczewska. Poprosimy Ewę. Ewa została przez szkołę znana, ale to nie tylko przez szkołę, za najlepszą sportsmenkę. Może ja Ewę poproszę i Ewa do mikrofonu powie, które miejsce ma w Mistrzostwach Świata i w czym. Proszę bardzo. Drugie miejsce w Mistrzostwach Świata. W czym? Głośniej. W tańcu sportowym. Ale ponieważ dziewczynki są wszechstronne, to brały również udział w konkursie matematycznym gminnym i zostały również finalistkami tego konkursu. I proszę wyszukać tam za nie. Poproszę panią od języka polskiego i matematyki. Gratuluję. Jeszcze do zdjęcia razem ze swoimi nauczycielami. Stańcie. Otrzymają je uczniowie wyróżnieni tutaj na forum z wysokimi średnimi od klasy czwartej do klasy szóstej. Pozostałe dzieci otrzymają świadectwa w salach lekcyjnych z wychowawcami na spotkaniach. Natomiast nagrodzimy tutaj tych najlepszych, wyróżnimy tych, których na forum musimy pochwalić i poszczycić się ich osiągnięciami. Na stole tutaj piętrzą się całe stosy książek, kolejno poukładanych. Książka to takie podstawowe źródło wiedzy, mimo tego, że coraz częściej wkraczają do szkoły multimedia, trudno wyobrazić sobie... Cóż, pozostało nam życzyć dzieciom oraz młodzieży wspaniałych, beztroskich wakacji. Dużo uśmiechu oraz radości. Abyście wypoczęci wrócili we wrześniu do szkoły i ochoczo zgłębiali tajniki wiedzy.